Some say she wished too hard, some say she wished too long, but we awoke one autumn day to find that she was gone. Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 razy, kiedy Nickelodeon poruszył poważne tematy. That is when you're asleep for a long time. Like forever. You're not my father. You're just a jerk in wolf's clothing. I lost my mother in a Fire Nation raid. This necklace is all I have left of her. Przyjrzymy się odcinkom, w których First Kids Network pokazał młodszym odbiorcom dorosłe terytorium, dostarczając ważnych informacji o życiu, śmierci i dorastaniu. Jak myślicie, z jakim tematem poradzili sobie najlepiej? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Zaburzenia wizerunku ciała. Doug zabawny. I couldn't remember whether you like chocolate fudge or butterscotch on your ice cream, so I brought both. Here you go, sweetie. Od dużego nosa po kiepską fryzurę. Doug często doświadczał znanych nam fizycznych niepewności. You're here. You're home. You're you. Doug's Tips and Scales przemówi do każdego, kto nie chciał być widziany w kostiumie kąpielowym. Doug chce zrzucić zbędne kilogramy na imprezę przy basenie. Włącza szósty bieg dla diety i ćwiczeń, a jednocześnie ma koszmary o swojej wadze i tym, jak będą widzieć go inni. Jest niepewny nawet po powrocie do pierwotnej wagi. Na imprezie odkrywa, że nie tylko on ma z tym problem, co motywuje innych do poczucia się dobrze we własnej skórze. Doesn't anybody want to go in? I burn easily. I just ate. It's way too hot to swim. It's nice to just look at the water. Twórcy serialu dalej badali ten temat po przejściu do Disneya. Numer 9. Adopcja. Rocco i jego świat. Nawet jeśli rodzina cię kocha, dowiedzenie się, że jesteś adoptowany, może być ciosem. Come to my parents' house for dinner? Sure, Hef. Really? Of course. To delikatny temat, do którego trzeba podchodzić ostrożnie. Welcome home, son! Oh, Heffer, it's so good to see you! Good to see you too, mom. Kiedy Rocco przypadkowo wyjawia sekret, że Heffer był adoptowany, rodzina Wolf popada w chaos. In all the years I've known him, he never once told me he was adopted. Myślał, że Heffer wie, skoro reszta jego rodziny to wilki, ale Heffer nie jest błyskotliwy. We found you under a tree in Brandwin Farms. You were skinny, so we decided to fatten you up. But then we grew to love you. Twórcę Joe Mareya zainspirował przyjaciel i emocje, które przeżywał. Choć początkowo Heffer czuje się zdradzony i zagubiony, to odkrywa, że rodzina i biologia nie zawsze idą w parze. Może i Wolfowie chcieli zjeść Heffera, ale się nim zaopiekowali i przyjęli do stada. I to jest rodzina. Heffer, where did you go? I went looking for my real family, but I found out that you're my real family after all. Numer 8. Zaginięcie dziecka. Ren i Stimpy. Nickelodeon był pełen wyjątkowej dynamiki rodzinnej. Od wilków wychowujących woły po kota rodzącego pierda. Stimpy puszcza bąka, a jego ukochany Stinky rozpływa się w powietrzu. Brzmi śmiesznie i niedojrzale i tak jest, ale mimo bycia satyrą na melodramaty, odcinek oddaje prawdziwy smutek po stracie dziecka. It's been 3 years now. I'm starting to worry about you. I don't care. Stimpy pogrąża się w depresji, przeszukując zaśnieżone ulice. Chociaż wszyscy mówią, że to przegrana sprawa. Poor little Stinky's out there in the cold. Lost. Alone. Nie zawsze rodzice odnajdują dziecko, ale Stimpy i Stinky mają szczęśliwe zakończenie. Stinky! Kiedy Stimpy odzyskuje Stinkiego, uczy się kolejnej cennej lekcji – odpuszczania. Kto powiedział, że serce i pierdy nie mogą iść w parze? I thought I'd never smell you again. Numer 7. Pandemia. SpongeBob kanciasto porty. W roku 2014 Barack Obama mówił, że kiedyś może pojawić się pandemia. What is this stuff anyway?
doesn't seem to be coming off. SpongeBob był jednak szybszy. Kwestie epidemii zakaźnych poruszył w 2007 roku. Okej. Twórcy raczej nie pisali tego odcinka z myślą, że w ciągu dekady będzie globalna pandemia. What's wrong with your skin? Oh, that! It's nothing really, Squidward. Just a little blemish, that's all. Oglądając go dzisiaj, trudno nie dostrzec analogii z naszego świata. Zaczyna się od pozornie nieistotnego kawałka grzyba, ale sytuacja wymyka się spod kontroli, bo SpongeBob, idąc do pracy, zaraża innych. You wanna go home? You are home, SpongeBob. You just need to stay in this bubble until the ick clears up. Grzyb się rozprzestrzenił, nim SpongeBob trafił na kwarantannę. Brzmi znajomo? Gdyby tylko ślimak mógł naprawić naszą obecną sytuację. Step up to be deicked! Only $5! Numer 6. PTSD. Legenda Kory. W latach 80. i 90. od czasu do czasu widzieliśmy odcinki specjalne, które w pół godziny tłumaczyły poważne zagadnienia. W erze seriali można je badać w wielu odcinkach. Bye, Cora! Get better soon! Don't forget to write! Czwarty i ostatni sezon poświęcono problemom Kory po niemal śmiertelnym spotkaniu z poprzedniego sezonu. Na drodze do zdrowia Kora odkrywa, że trauma psychiczna i fizyczna są ze sobą ściślej związane niż sądziła. I know you're frustrated, but... Of course I'm frustrated! A crazy man poisoned me and now I can't dress myself or cook for myself or do anything for myself. Początkowo Kora się izoluje, ale w końcu widzi, że musi zaakceptować pomoc innych i stawić czoła lękom, by pójść naprzód. Choć nie może cofnąć traumy, którą przeżyła, to odzyskuje ducha walki i znajduje równowagę. Numer 5. Depresja. Słowami Ginger. To kolejny serial Nickelodeona, który chwalono za ciągłość, rozwój postaci i dojrzałe motywy. Ten nominowany do Emmy odcinek dotyczy ciemnej strony dorastania. Na konkurs Ginger pisze piękny, ale ponury wiersz o dziewczynie, która chce zniknąć. She didn't have companions, no need for earthly things. Only wanted freedom from what she felt were puppet strings. Pani Zorski odkrywa, że wiersz opisuje problemy Ginger i sugeruje spotkanie ze szkolnym psychologiem. Ginger odkrywa, że wiersz rzeczywiście odnosi się do niej, a te uczucia nie są rzadkością. Po omówieniu ich z innymi lepiej rozumie siebie i widzi, że nie jest sama. Twórca Emily Kapnek oparła odcinek na sztuce, którą napisała w siódmej klasie, co dodaje autentycznych emocji. If I'd have known you were like clinically depressed, I might have gone a little easier on you. Numer 4. Zaniedbanie rodziców. Hej Arnold! Ta kreskówka często poruszała poważne tematy, zwłaszcza dotyczące dynamiki rodzic-dziecko. Od pana Wyna porzucającego córkę podczas wojny w Wietnamie. He said there was only room for one of us. Po poczucie porzucenia u Arnolda. You're not a bit short man. I'm scared I can't find my mommy and daddy. Serial przemawia i do dorosłych, i do dzieci. Helga ma najwięcej emocjonalnego bagażu i ukrywa niepewność za agresją. Po brutalnym spotkaniu trafia do gabinetu pani psycholog i omawia swoje domowe problemy. Daddy, who's gonna take me to play school? Eh? Oh yeah, yeah, sure. Come on, play us another one, Olga. Zawsze czuła się w rodzinie jak outsider. Zawsze czuła się niekochana. In a minute, Olga. No, I'm Helga, Dad. Helga. Whatever. Go play outside. Rodzina Helgi nie zwraca na nią uwagi, ale dr Bliss zapewnia, że są inni, którzy jej wysłuchają. Hi, nice bow. Huh? I like your bow. Zachęca Helgę do wyrażania siebie i otwarcia się na swoje uczucia. Numer 3. Utrata rodzica. Pełzaki.
Dla dziecka zwykle największym problemem jest opanowanie nocnika, ale niektóre dzieci muszą dorosnąć szybciej. Look everybody! It's the lady I told you about from my dreams! Niespełna 3-letni Chucky Finster wielokrotnie mierzył się ze śmiercią. Niedługo po śmierci ukochanej stonogi, Melvilla... dowiaduje się o swojej matce. Nickelodeon odrzucił propozycję odcinków mówiących, że rodzice Chuckiego rozwiedli się lub że jego mama zmarła. Po odejściu współtwórcy Paula Germaina sieć w końcu wyświetliła rozwiązanie sprawy utraty mamy przez Chuckiego. I think it's time you shared these things with Chucky. Well, I'm just afraid he'll miss her. Then you can miss her together. Chess chce ochronić swojego syna przed prawdą, jednak w końcu odkrywa, że Chucky zasługuje na to, by wiedzieć o swojej mamie. Chucky, this is your mommy. This was her trowel. It's a little shovel for gardening. Może to bolesne, ale radzenie sobie z bólem daje poczucie komfortu. See guys, I do have a mom. She's right here in the flowers. Numer 2. HIV i AIDS. Nick News with Linda Ellerby. Skierowany do młodszych program informacyjny obejmował szeroki zakres ważnych kwestii. Od polityki, przez seksizm, po zmiany klimatyczne. Ignorance is not bliss. You don't go to heaven if you die dumb. That's what this show is about. Najodważniejszy odcinek dotyczył HIV i AIDS. Because of the HIV virus that I have attained, I will have to retire from the Lakers. Kilka miesięcy po ogłoszeniu, że jest nosicielem wirusa HIV, Magic Johnson usiadł z Lindą Ellerby i kilkorgiem dzieci, by odpowiedzieć na ich pytania. If I got HIV, I'd probably be like crying and screaming all over the place. But how do you learn to like, you know, live with it? W czasach dezinformacji Johnson przedstawił szczery obraz życia z HIV i AIDS. I want people know that. Jeden moment jest bardzo mocny. Johnson pociesza dziewczynkę z HIV, Heidi Broadbent, zapewniając ją, że jest normalna. Oprócz podania faktów, odcinek zachęca do współczucia. Przesłanie, które było aktualne w 1992 i jest nadal. Publikujemy nowe filmy każdego tygodnia. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Wojna. Avatar. Legenda Aanga. After the attack, they rounded up my father and every other earthbender and took them away. We haven't seen them since. Wojna światowa jest tłem tego serialu, który łączy elementy fantastyczne z prawdziwym horrorem. Who's that? Monkey Yatso. The greatest airbender in the world. He taught me everything I know. Na początku tytułowy bohater dowiaduje się, że cały jego naród został zniszczony i tylko on ocalał. Firebenders? They were here? Widzimy szczątki szkieletu mentora Aanga, co tylko potęguje tragedię. Avatar przez 3 sezony walczy z imperializmem, dyktaturą i kolonializmem. Bycie jeńcem wojennym też było częstym tematem. I prefer to think of you not as prisoners, but as honored guests. Nazwa jeziora Laogai pochodzi od Laodong Galzao lub reformy poprzez pracę, czyli systemu prawa karnego Chińskiej Republiki Ludowej. I can't swim! Don't worry, I hear cowards float. Avatar tłumaczy, kiedy walczyć, a kiedy szukać pokoju, by znaleźć równowagę potrzebną do wyjścia z wojny. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.